Od oficjalnej prezentacji konsoli PlayStation 5 dzielą nas już prawdopodobnie tylko tygodnie. Dlatego jeżeli ktoś ma możliwość zrobienia przecieku przed tą prezentacją, robi go właśnie teraz. Nie inaczej jest z filmem, który ostatnio pojawił się w internecie, który podobno prezentuje nam moment włączenia i uruchamiania się konsoli PlayStation 5 oraz samą konsolę w jej finalnej wersji. Obejrzyjmy go sobie teraz razem i odpowiedzmy wspólnie na pytanie, czy jest to fake, czy jest to prawdziwa konsola. Życzę miłego oglądania! No dobra, to zobaczcie ten film, który jest w tym momencie w internecie. Widzimy na nim biurko, wygląda na biurko jakiegoś programisty lub dewelopera. Te kaczki o tym wskazują. Jest to również jakaś przestrzeń biurowa, także wiele by się zgadzało, że jest to u jakiegoś dewelopera w pracy. No i włącza on konsolę, pojawia się nowe menu, nowa muzyka, logo PlayStation 5, logo, które dobrze znamy. Wszystko wygląda bardzo wiarygodnie, no i po prawej stronie jego biurka leży właśnie PlayStation 5. Po włączeniu konsoli pojawia się charakterystyczny niebieski pasek na prawej krawędzi konsoli. To również by odpowiadało temu, co widzimy teraz w konsolach PlayStation 4. No i widzimy włączenie. Pojawia się również QR kod. Ten QR kod prowadzi do adresu playstation.com/en/setup PS5. Oczywiście taki URL można sobie samemu zrobić i taki QR kod samemu wygenerować. Także nie świadczy to nijak o wiarygodności tego przecieku, no ale wszystko ładnie się układa. To, na co wiele osób zwraca uwagę, to jest prędkość uruchamiania się konsoli. Zobaczcie, jak to wygląda w przypadku PlayStation 4, mojej konsoli PlayStation 4 Pro. Jak widzicie, nie jest to dużo, dużo wolniejsze, ale moim zdaniem to wcale nie musi dyskredytować tego nagrania, ponieważ Sony chce w tym czasie zaprezentować ładnie swoje logo, jest prawnie zobowiązane do tego, żeby umieścić tam informację o epilepsji fotogennej i ona również przez kilka sekund musi się wyświetlać. Niezależnie od tego, czy w tym czasie konsola by się już uruchomiła, czy nie, to te informacje muszą się pojawić na ekranie. Zobaczcie również, że to jest zimny start, nie jest to wznowienie konsoli z uśpienia, także w tym momencie po prostu Sony musi zaprezentować te informacje i nawet jeżeli konsola dzięki swojemu super szybkiemu dyskowi SSD mogłaby uruchomić się szybciej, no to Sony wcale nie chce się uruchomić jej szybciej, bo chce zaprezentować te wszystkie informacje, które musi tam umieścić. Sama konsola, no niewiele tutaj widać, ma tak samo matowy plastik jak PlayStation 4 Pro, ale po środku konsoli, jak widzicie, jest jakiś taki błyszczący piano black kawałek. Mało widać, na pewno nie jest to ten kształt, który znamy z prototypów wersji deweloperskich, ani nie jest to ten dziwny kształt X, który ostatnio mogliśmy zobaczyć w internecie. Co mnie zastanawia, ale to zawsze tak jest w przeciekach, że każdy z nas przecież teraz nosi super 4K aparat w telefonie, a jeżeli dochodzi do przecieku, to wszystko wygląda, jakby ktoś nagrywał to ziemniakiem. Ja nie mogę stwierdzić, czy jest to wiarygodne nagranie, czy nie jest to wiarygodne nagranie. Wszystko wygląda bardzo ładnie, prawdopodobnie, ale czy jest prawdziwe, no to wy musicie już sami osądzić. Ja swoje zdanie wyraziłem, dajcie koniecznie znać w komentarzu, co wy o tym myślicie. Tak jak powiedziałem na samym początku tego filmu, od oficjalnej prezentacji konsoli PlayStation 5 dzieli nas już naprawdę kilka tygodni, bo prawdopodobnie będzie ona gdzieś w lutym zaprezentowana, czy na końcu, czy na początku, no to tego jeszcze nie wiemy. Czekamy na oficjalne informacje ze strony Sony. Ktoś tam sprawdzał, kiedy są wolne sale w Nowym Jorku na taką prezentację. Wychodzi mu, że raczej pod koniec lutego niż na początku lutego. Zobaczymy. Musimy chwilę poczekać. Myślę, że będziemy w tym okresie zalewani takimi przeciekami, takimi wyciekami, no bo tak jak też powiedziałem na początku, jeżeli ktoś ma taką możliwość i chce zaistnieć w internecie, no to musi zrobić to teraz, bo już po oficjalnej prezentacji wszystko będzie jasne i takie przecieki nie będą miały racji bytu. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się z tego filmu czegoś nowego. Mam nadzieję, że takie filmy o PlayStation 5, o Xboxie Serii X, czyli o konsolach następnych, nowych generacji, wam się na tym kanale podobają. Ja z przyjemnością je dla was nagrywam, bo jak wiecie, bardzo ekscytuję się konsolami następnej, nowej generacji. Nie mogę się już doczekać premiery zarówno Xboxa Serii X, jak i PlayStation 5. Trzymajmy kciuki, żeby wszystko dobrze poszło i trzymajmy kciuki o to, co jest najważniejsze, czyli żeby obie firmy dowiozły nam spektakularne i warte oczekiwania gry. Dzięki, że oglądaliście, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, zasubskrybować, jeżeli jesteście nowi na tym kanale. Ja już się z wami żegnam i do zobaczenia następnym razem. Cześć!